witam się z Beskidu Niskiego. Tyle wam powiem, gdyż cała reszta nie jest specjalnie ważna, ponieważ dzisiejszy film będzie podsumowaniem minionego roku. Naoglądałam się tych podsumowań u wielu osób i mimo, że ja raczej nie jestem aż tak sentymentalna pod tym względem, no ale bardzo podobały mi się tamte filmy, więc mam nadzieję, że i mój przypadnie wam do gustu. Hej, tu Gabi. Witam na moim kanale. Od kilku lat nieustannie pokonuję na szlaku i poza nim własne ograniczenia. Byłam już naprawdę w fajnym miejscu, kiedy końcem 2021 roku potrącił mnie samochód i wszystko, absolutnie wszystko musiałam zacząć od nowa. Można o mnie powiedzieć wiele, ale z pewnością nie to, że lubię się poddawać. Przeciwnie, walczę z całych sił, a w międzyczasie chodzę po lasach, górach, śpię w samochodzie, codziennie odkrywając piękno otaczającego mnie świata i własnych możliwości. Bo zdradzę wam już na wstępie, większość naszych blokad jest tylko i wyłącznie w naszych głowach. Miłego oglądania. No dobra. Zagrzałam się, więc do dzieła. I oczywiście ja na spontanie, więc średnio mam cokolwiek przygotowane. Może najpierw zaczniemy od takich ogólnych odczuć co do poprzedniego roku. 2023 rok to był rok dla mnie bardzo, bardzo istotny. Rok pewnych zmian, kończenia relacji jednych i zaczynania innych, ale tak naprawdę najwięcej zmian to zmiany tutaj. Wypadek, jakkolwiek był straszny i przyniósł wiele złego dla mnie w moim życiu, tak gdyby się tak zastanowić, a wierzcie mi, robię to nagminnie, taką mam głowę po prostu, która nie jest w stanie czasami odpuścić pewnych kwestii do momentu, kiedy czegoś nie zrozumiem. Nie zrozumiem sensu albo powodu. Więc tak, chyba już to kiedyś mówiłam, że ten wypadek wydarzył się w czasie, kiedy ja stałam na takim rozdrożu pomiędzy dwoma wersjami mnie i za bardzo nie wiedziałam, w którą stronę mam iść, a wypadek jakby zmusił mnie do mocniejszej pracy nad tym jednym aspektem i wybrania tego, co dla mnie najlepsze. I myślę, że się udało, pomimo tego, że 2023 zakończył się dla mnie dość ciężko, jakby przytłoczył mnie wieloma rzeczami, to jednak w 2024 weszłam o wiele silniejsza i ta moja wizja na mnie jest o wiele jaśniejsza. Także rację mają ci, którzy mówią, że wszystkie nasze trudności, które nas spotykają, spotykają nas po to, by nas czegoś nauczyć i pokierować w stronę, w którą powinniśmy pójść. I ja też tak odbieram właśnie te wszystkie wydarzenia związane z wypadkiem, że to miało się wydarzyć po to, żebym ja coś zrozumiała. I myślę, że ten aspekt jeden wypełniłam. Na pewno coś jeszcze zostało, bo człowiek jest tylko człowiekiem, nikt nie jest idealny. Ja tym bardziej. Zawsze miałam dużo pokory co do mojej własnej wewnętrznej mądrości i tego, co uważam za słuszne. I nigdy nie zakładam, że tylko ja mam rację, więc zawsze pozostaje we mnie taki procent, może nie tyle niepewności, ponieważ pewność siebie posiadam, tylko takiej świadomości, że mogę się mylić po prostu, tak po ludzku. Dla potrzeb tego filmu chyba nie mogę iść tą drogą z jednego prostego względu. A mianowicie takiego, że tam chwilę miałam wyjeżdżoną przez samochody leśników drogę, a tutaj już jest zwykły szlak. Ja nie mam ani odpowiednich butów, nie wziąłam nawet stóp tutów, bo chyba mnie jakaś pomroczność złapała, gdyż no, było do przewidzenia, że tu może być więcej śniegu i mniej wychodzone. Szczególnie, że tutaj było zamknięte przez jakiś czas przez wycinkę.
A ciekawa jestem, czy ktoś zgadnie, gdzie my jesteśmy. W każdym razie, tak, chyba sobie po prostu wrócę na tą drogę leśną i będę nią chodzić tam i z powrotem, paplając do kamery. Ciekawa jestem, ile mi to zajmie. I ile tych odcinków zrobię. Także zegarek mi mówi, że ten odcinek, który zrobiliśmy, ma kilometr, więc no będzie ciekawie. Będę gdzieś zaznaczać okrążenia. Tu mam taką pętelkę, więc idealna, żeby odbić jedno kółko tam u wylotu. Jeszcze nie jesteśmy u wylotu. Ale tak. Więc tak, ogólnie uważam miniony rok za mega udany. Przede wszystkim spełniłam swoje marzenie o spaniu w samochodzie. Bo to właśnie w tym roku rozpoczęła się moja przygoda, mimo że samochód kupiłam końcówką roku poprzedniego, to jednak te główne przygotowania i pierwsze noce wydarzyły się właśnie w 2023 roku. No to z pewnością zapisze się dla mnie jako bardzo wyjątkowy rok. Nie będę chyba omawiać każdego filmu, ale zwrócę wam uwagę na te, które ja na pewno zapamiętam na dłużej. Czyli na przykład film o poszukiwaniu lodospadów i wtedy zakopałam samochód i to dwa razy. To był już nowy samochód, natomiast miałam opony wielosezonowe, na których ten samochód przyjechał z Włoch, więc absolutnie nie wiedziałam, w co się pakuje. Zbyt mocno wierzyłam w moje 4x4 i skończyło się, jak się skończyło. Ja naprawdę żałuję, że ja nie jestem w stanie nagrywać takich sytuacji. W sensie nie mam takiego, jak się coś wydarza, tego typu, to ja nie mam pierwszego instynktu nagrywania, włączania kamery. I żałuję, bo przez miniony rok wydarzyło się kilka rzeczy, które chciałabym mieć nagrane, bo jak sobie o nich pomyślę, to musiały wyglądać komicznie. Jak musiałam zasłaniać dach kocem, żeby sobie nie porysować, bo wpakowałam się w takie kolejne, że no, drzewo było zbyt nisko, a po drugiej stronie, żeby je ominąć, no to jakby mój samochód jest wysoki, ale nie aż tak wysoki. Albo jak wpakowałam się w błoto i musiałam, że tak powiem, umorusać ręce po same łokcie, żeby wyjechać, żeby podłożyć pod koła coś, żeby mógł wyjechać. I nic z tego nie zostało nagrane. Więc mam nadzieję, że w przyszłym roku troszeczkę więcej będzie we mnie takiego instynktu do nagrywania. Natomiast tak, w tym filmie z wodospadami jestem po chorobie i generalnie nic tam dobrze nie wyszło. Ale ja bawiłam się przecudownie, byłam w różnych miejscach. No miałam tą przygodę z samochodem. Poznałam miłego pana, który na szczęście wyjechał mi za drugim razem, bo zakopałam tam samochód dwa razy. Raz udało mi się samej odkopać, na szczęście miałam już łopatę ze sobą, natomiast za drugim razem to już było ciężej. No ale za drugim razem napatoczył się pan w terenówce i po prostu usiadł za kierownicą i wyjechał. Więc tak. W międzyczasie dotarłam do krańców Beskidu Niskiego, czyli na Rzepetkę, i kompletnie, totalnie zakochałam się w tamtych rejonach. Zakochałam się tak, że do dzisiaj nie powróciłam w tamto miejsce. Ale mam nadzieję, że za niedługo uda mi się nagrać właśnie coś z tamtych okolic. Musimy zawrócić, bo tam jest już wyjście z lasu. Więc mam nadzieję, że uda się coś nagrać. Nie wiem, czy znacie kanał Człowiek Bieszczadu. Już jest rok, jak próbujemy coś razem nagrać i zawsze albo z mojej strony, albo z jego strony, głównie z mojej strony, coś nie wychodzi, więc mam nadzieję, że w 2024 pójdzie nam z tym lepiej i albo ja dotrę wreszcie w Bieszczady, albo on dotrze w Beskid Niski, albo spotkamy się w
połowie, na krańcu, w miejscu, w którym kończy się Beskid Niski i zaczynają się Bieszczady, albo odwrotnie. I myślę, że to jest najlepsze wyjście. Niedługo później zrobiło się już w miarę ciepło i postanowiłam, że prześpię się w samochodzie. Tyle na to czekałam i wreszcie przyszedł ten czas. I oczywiście nie wszystko poszło tak, jak miało pójść, ponieważ ja wybrałam sobie idealną miejscówkę. Teoretycznie idealną miejscówkę. Miejscówkę, z której odchodziła droga leśna, dzięki której mogłabym się przejść zarówno wieczorem, jak i z samego rana, wypić sobie kawę przy wschodzie słońca, kiedy słońce będzie się przebijało pomiędzy drzewami. To miało być takie przecudowne i epickie. Tylko problem polegał na tym, że jak tam już dojechałam, to się okazało, że nie ma zasięgu. A ja od razu już wiedziałam, że ja nie będę w stanie. Ta noc i tak z założenia miała być ciężka, ponieważ to była pierwsza noc. Ja nigdy nie spałam wcześniej w samochodzie, na jakimś odludziu całkiem sama, więc wiedziałam, że to będzie wymagało ode mnie troszeczkę czasu, zanim ja się przyzwyczaję do takich rzeczy. I ta pierwsza noc, ona z gruntu, no ja po prostu od razu wiedziałam, że to nie będzie specjalnie dobra noc. No natomiast bez zasięgu, bo to już nawet nie chodzi o dostęp do internetu, bo to absolutnie mi nie było potrzebne, natomiast zasięg, żebym ja czuła się na tyle bezpiecznie, że w momencie, gdyby coś się wydarzyło, cokolwiek, ja mogę zadzwonić po pomoc, no nie było szans, więc na szybko zaczęłam szukać innego miejsca i to, które znalazłam, nie było absolutnie idealne, było wręcz totalnie nieidealne, ale też byłam już tam za późno, żeby tak naprawdę móc szukać. Więc tak, no. Ta pierwsza noc była zimna, ponieważ nad ranem temperatura spadła na tyle nisko, że zamarzły mi szyby. I wtedy również odkryłam coś mega zaskakującego, czyli to, że w moim samochodzie jest alarm. I kiedy rano wstałam i otworzyłam drzwi od wewnątrz, na drzwiach przyciskiem i nacisnęłam klamkę. Było, no, przed piątą chyba jakoś. No to zaczęło wyć. Niżej tego miejsca, w którym ja spałam, było osiedle i domy i ludzie. A mój samochód zaczął się drzeć. Więc... No to było... To była bardzo dziwna noc, ale tak, no tą pierwszą noc na pewno nigdy nie zapomnę, no bo tak, no, było ciekawie. Odkryłam również moje epickie miejsce do spania w samochodzie i tamtejszy szlak, drogę leśną, po której chodziłam chyba najczęściej w 2023 roku i tych filmów stamtąd jest naprawdę, naprawdę sporo. Co do filmów, które najczęściej się oglądały na moim kanale, to największą klikalność zdobył film z Darowa, wysiedlonej wsi, ale podejrzewam, że to wcale nie chodzi o tą wieś, tylko o tytuł i o jedno słowo: miodojady. Miodojady to inaczej niedźwiedzie. Ale nie każdy chyba kojarzy tą nazwę. I była na tyle intrygująca, że po prostu ten film się klikał. Nie widzę jakby przełożenia w czymkolwiek innym. Drugi po nim najczęściej oglądany przez was film to jest właśnie film, ten poradnik o spaniu w samochodzie. To mnie akurat nie dziwi. Później wszystkie filmy z robieniem zaciemniajek do samochodu, co jasno mi pokazuje, w którą stronę ten kanał powinien iść według was, żeby się oglądał. Bardzo wysoko też jest film z mojego wypadu z dziewczynkami na Wierchomle do schroniska. Ten film też jest dla mnie wyjątkowy bardzo, ponieważ no zupełnie inaczej nagrany i zupełnie inaczej zmontowany. Chyba nic tak długo nie montowałam jak ten film. Także tak. I bardzo się cieszę, że się podoba, bo
Troszeczkę się stresowałam, że zupełnie się nie przyjmie. Tymczasem, tak jak mówię, bardzo ładnie się obejrzał. Dalej, jeśli chodzi o wysiedlone wsie, to uwielbialiście chyba najmocniej film z Czarnego i Nieznajowej i Tryliona przejść przez rzeczkę. Wcale wam się nie dziwię, to musiało wyglądać epicko. Natomiast wtedy odkryłam, że smaram paluchem i kremem z filtrem po obiektywie i niektóre ujęcia są za mgłą. No cóż, następna statystyka, którą chciałabym wam przedstawić, to statystyka dotycząca subskrypcji. Jak się okazuje, zaledwie 25% z was subskrybuje mój kanał. I mówiąc z was, mam na myśli osoby, które oglądają moje filmy. Więc jeśli tylko możecie, to ja bardzo proszę o tą subskrypcję, ponieważ no, to mi pozwoli bardziej rozwinąć kanał. Ten 1000 subskrybentów to jest dla każdego twórcy taki milowy krok, który każdy chce osiągnąć. I ja również nie ukrywam tego. Więc no, skoro subskrybuję tylko 25%, to sporo z was wraca, ale nie subskrybuje. Więc ja bym bardzo, bardzo prosiła kliknąć subskrypcję i dzwoneczek, żeby przychodziły powiadomienia, chociaż myślę, że z tym nie macie problemu, skoro i tak wracacie bez subskrypcji, więc teraz możemy przejść do tej trudniejszej części tego filmu, czyli do planów na 2024. Jeśli troszeczkę mnie oglądacie, to wiecie, że ja i plany nie chodzimy zupełnie pod rękę. Jak ja sobie coś zaplanuję, to możemy być pewni, że coś się wydarzy i plan pójdzie zupełnie w inną stronę. Moje pragnienie, potrzeba poczucia kontroli jest spore i męczy mnie od wielu lat. To nie jest nowy temat. Natomiast w tym roku postanowiłam odpuścić. Odpuścić planowanie, odpuścić wychodzenie do przodu z swoimi wizjami na cokolwiek, co robię. Ponieważ to budzi tylko i wyłącznie moją frustrację. I determinuje to, jak ja się dobrze bawię, robiąc to, co robię. Więc jak dla mnie to wszystko nie ma sensu w takiej formie. Dlatego mój cel numer jeden na 2024 to odpuścić. Odpuścić i po prostu korzystać z chwili, korzystać z możliwości, planować naprzód tylko na najbliższą przyszłość. I tak bardzo się nie przejmować tym, że coś się nie wychodzi, czy nie idzie tak, jakbym chciała. A my tymczasem mamy rundkę numer 3. Z pewnością też moje zdrowie musi być priorytetem wciąż, gdyż jest szereg rzeczy, którymi nadal po wypadku muszę walczyć. Szczególnie jeśli chodzi o plecy. Pokiereszowane kręgi szyjne po prostu nie dają mi spokoju, więc tak, tym bardziej teraz doszła jeszcze ta ostroga. To jest taka przypadłość, którą spokojnie można z czasem wyleczyć, ale ona tak naprawdę nigdy nie niknie, więc będę na to musiała zwracać uwagę, pamiętać, żeby się mocno rozciągać przed pójściem w góry i tak dalej, więc jakby dochodzą mi nowe rzeczy, do których muszę pamiętać, jakbym miała ich mało. Ale no, takie jest życie i będę to powtarzać do znudzenia. Nie pozwólcie sobie powiedzieć, że jeśli macie takie rzeczy, które mogą hamować, mogą trochę brudzić wam w planach i utrudniać wiele rzeczy, to nie możecie się dać temu poddać. Bo jeśli się poddacie, no to już nic nie można zmienić, bo jak się nic nie robi, to się nic nie zmienia. Więc trzeba zaakceptować to, co się dzieje i szukać rozwiązań, dojść. Bo jeśli nie można wejść drzwiami, to trzeba się dostać tam oknem, piwnicą, dziurą w dachu, czymkolwiek. Ale jeśli się czegoś chce, to się da. I kwestia tylko tego, jak bardzo czegoś chcemy. I czasami mam wrażenie, że
wszechświat, Bóg, jakkolwiek to nazwiecie, nas po prostu testuje przed daniem nam tego, czego chcemy. Testuje nas na zasadzie, jak bardzo rzeczywiście tego chcesz i jak dużo jesteś w stanie zrobić, żeby to dostać. Więc to chyba kończy się na takim rozrachunku z samym sobą, jak bardzo nam na czymś zależy. Priorytetem na ten rok jest również jeszcze inna rzecz, o której nie chciałabym mówić. Natomiast jest to związane z moją artystyczną stroną duszy. I ta rzecz może troszeczkę przeszkodzić mi w takim dostarczaniu wam filmów w sposób bardzo regularny. Bo myślę, że pomimo tych kilku przerw i odrobiny poślizgnięć w publikowaniu filmów, to jednak w 2023 pojawiały się w miarę regularnie i nie dawałam wam o sobie zapomnieć. Natomiast to był mój priorytet na tamten rok, żeby się poświęcić tym filmom na tyle, na ile jestem w stanie. Natomiast 2024 chciałabym poświęcić odrobinie czemuś innemu i to absolutnie nie oznacza, że filmów nie będzie. Nie oznacza, że ja przestaję chodzić, przestaję zwiedzać. Natomiast może się wydarzyć tak, że w połączeniu z moimi problemami ze zdrowiem będę nagrywać czasem troszeczkę inne filmy. Czyli nie wiem, czyli zwiedzanie jakichś miejsc. Ja osobiście mam słabość do zamków, więc może pozabieram was na tego typu wycieczki i mam nadzieję, że to też się będzie oglądać. Natomiast zaznaczam, chciałabym sobie tutaj zostawić taką furtkę, że te filmy mogą czasem pojawiać się z poślizgiem lub mieć troszeczkę poważniejsze opóźnienia. Natomiast możecie być pewni, że kanał na YouTubie wciąż będzie, natomiast priorytet został zdjęty. Z tego samego względu też wyłączyłam bloga, ponieważ nie byłam w stanie ogarnąć tak naprawdę tego wszystkiego i męczyło mnie to, przestawało mi to odpowiadać, przestawało mi to dawać radość. A pomimo, że ja jestem świadoma tego, że te filmy są głównie też dla was, tak? I powinnam brać pod uwagę to, co wy chcecie oglądać i w jaki sposób wy to chcecie oglądać. Tak powinnam robić, jeśli chcę mieć jakąś przyszłość na YouTubie. Przynajmniej tak podpowiada wszystko, co wiem na temat marketingu, promowania takich rzeczy, życia w social mediach. Ogólnie. Natomiast ja nigdy, absolutnie nigdy nie byłam w stanie robić rzeczy z myślą o takich aspektach. To nigdy na dłuższą metę mi ani nie wychodziło, ani nie sprawiało mi absolutnie radości. Ja podobne rzeczy muszę robić tak, jak ja nie tyle chcę, co tak, jak ja dobrze się bawię. Czyli jechać w miejsca, które nie odpowiadają, nagrywać filmy w taki sposób, jak mnie się podobają. I oczywiście, że mówcie mi, co chcecie zobaczyć, czy co was denerwuje w filmach, to naprawdę nie o to chodzi, żebyście nie komunikowali ze mną podobnych kwestii. Natomiast no, ja nie potrafię tak ugiąć się całkowicie. Jeśli coś mi nie będzie leżeć, to mimo wszystko to robić, ponieważ powinnam, bo to jest takie normalne, jeśli chce się zaistnieć na YouTubie. Ja jestem całkowicie pogodzona z tym, że być może mój kanał zawsze będzie niszowy, ale przynajmniej będzie zgodny ze mną. I mam nadzieję, że mimo wszystko znajdzie on swoich odbiorców. Co do tych filmowych rzeczy, które chciałabym zrobić na kanale, to z pewnością spanie w samochodzie to wciąż będzie częścią tego kanału, ponieważ ja tylko zasmakowałam tego spania w samochodzie, wypuściłam się odrobinę poza swoją strefę komfortu, ale wciąż marzą mi się o wiele większe podróże samochodem.
i mam nadzieję, że część z tych planów, czy marzeń bardziej, uda mi się w tym roku spełnić. Oraz nauczyć się w końcu nagrywać dla Was taki vlog z całego dnia, dzięki czemu będę mogła te filmy podzielić. Czyli zrobić część, w której idziemy w góry i to będzie film ze szlakiem, z dojściem do celu konkretnego i tak dalej, i tak dalej. Oraz drugi, już ten z podróży, z szukania miejsca i tak dalej, i tak dalej. Wtedy będę mogła to rozdzielić i myślę, że też odrobinę lepiej będą się te filmy oglądać, jeśli to nie będzie tak w kupie. Natomiast żeby nie było w kupie, to muszę mieć więcej materiału, a żebym miała więcej materiału, no to muszę więcej nagrywać. No ja uwielbiam takie filmy. Oglądam na YouTubie kilkanaście kanałów, które robią to w taki sposób i no dla mnie to jest super, więc myślę, że to będzie dobry pomysł, tylko po prostu ja muszę troszeczkę bardziej się może do Was otworzyć pod tym względem i pokazać, jak bardzo czasami nieogarnięta bywam i jak bardzo potrafię się zgubić w własnym planie. To oczywiście tutaj koloryzuję i to nie jest aż tak tragiczne, ale tak już mam, że w momentach takich kryzysowych mój mózg się tak bardzo skupia na problemie, że nie jestem w stanie robić nic innego, czyli nagrywać, ale mam nadzieję, że uda mi się to przepracować w tym roku i z tych wypadów w góry z noclegiem będziecie dostawać dwa filmy zamiast jednego. Odnośnie gór, które chciałabym odwiedzić, to oczywiście Beskid Niski wciąż będę eksplorować najmocniej, ale bardzo chciałabym też ruszyć się troszeczkę dalej, ale do sąsiada, w Beskid Sądecki. Bardzo chciałabym również wrócić w Gorce, ponieważ te góry mają coś takiego w sobie, co woła bardzo, bardzo w moją stronę. Przyciąga mnie i ja zawsze się w Gorcach doskonale bawię. I to taki jest kierunek, w którym ja mam wrażenie uciekam. Jak cokolwiek jest nie tak i potrzebuję czegoś takiego daleko w miarę, przynajmniej dalej niż Beskid Niski, to są to zawsze Gorce. No tak mam. Nic nie zrobię. Bardzo bym chciała latem wrócić w Tatry na jakiś taki bezpieczny, delikatny trekking. Tak myślę, że te Tatry to dla mnie takie udowodnienie sobie, że ten wypadek mnie nie wykończył tak totalnie. Znaczy ja wiem, że wypadek mnie nie wykończył, bo jestem tutaj. Jak na czas po wypadku, to w tym roku naprawdę dużo przeszłam. W wielu miejscach byłam. Jasne, wielu rzeczy nie mogłam, ale nie skupiam się absolutnie na tym. Natomiast ta wizyta w Tatrach to mam wrażenie będzie taka totalnie przełomowa, bo będzie takim udowodnieniem samej sobie, że się nie dałam i że wciąż jakaś cząstka tej starej mnie jest. Czwarta rundka, być może ostatnia, bo już trochę przeszliśmy i ja mam coraz mniej do powiedzenia, a ten film i tak już będzie trwał godzinę. Podlasie wciąż pozostaje w moich bliżej lub dalej odsuniętych, ale wciąż planach. Bardzo, bardzo jestem ciekawa tamtych terenów, więc być może w tym roku, jak nie w tym roku, to w następnym, tak jak mówię, ja już nie zrobię sobie tego, co zrobiłam sobie w tym poprzednim roku, kiedy nastawiłam się tak strasznie mocno na to Podlasie, a potem strasznie ciężko mi było przeżyć tą zmianę planów, mimo że zwykle nie mam z tym aż takiego problemu. Więc w tym roku absolutnie sobie tego nie zrobię. I pozostawiam kwestię urlopu otwartą. Zobaczymy bliżej urlopu, co będę robić. Chciałabym pokazać Wam też troszeczkę inne rzeczy, nie tylko góry.
ale gdzieś zawsze będziemy blisko tych tematów podróżowania w sensie, więc no ja kocham zamki, kocham muzea, kocham skanseny, wszelkiej maści tego typu atrakcje, to jest coś, co zawsze lubiłam oglądać i przebywać, więc myślę, że troszeczkę pojeździmy w tym roku też po takich miejscach. Na dobrą sprawę ja chciałabym tak naprawdę odwiedzić wszystkie Beskidy w okolicy, otaczające Beskid Niski. Zostało mi tak naprawdę teraz podziękować Wam, a to jest najważniejsza część tego filmu, ponieważ gdyby nie Wasze komentarze czasami, czy prywatne wiadomości, szczególnie te prywatne wiadomości, to myślę, że moja determinacja też nie byłaby tak duża, bo jeśli ma się taki kanał, w którym promuje się pewne rzeczy, to zawsze ma się tę dodatkową pomoc, która pcha Was do przodu, bo nie możecie się poddać, ponieważ ktoś tam po drugiej stronie jest i czeka, i dla tej osoby jesteście jakąś formą motywacji czy inspiracji, a dokładnie to było zamysłem, kiedy tworzyłam ten kanał. Więc dziękuję Wam za Wasze wsparcie. Czasem to wyrażane w bardzo oczywisty sposób, ale również to, które tym obejrzeniem tego filmu i kliknięciem łapki w górę, czy zasubskrybowaniem kanału. Bez Was z pewnością by mnie tutaj nie było, bo żeby robić takie rzeczy, no to ktoś to musi chcieć oglądać. Mimo wszystko, tak jak wspomniałam, ja to muszę robić tak, żebym ja się dobrze bawiła. Natomiast gdyby to w ogóle nie miało jakiegokolwiek odbiorcy, to myślę, że po pewnym czasie ja nie miałabym takiej motywacji, żeby robić te filmy, ponieważ to jest coś, co bardzo lubię, nie zrozumcie mnie źle, ale to nie należy do tych głównych moich pasji i po prostu szkoda by mi było czasu. Można powiedzieć, że wiele z tego, co znajduje się na moim kanale, tworzymy wspólnie, bo bez Was nie byłoby mnie tutaj. Pewnie robiłabym dokładnie to samo, ale niewielu by o tym wiedziało, więc tak. YouTube nauczył mnie też więcej systematyczności i planowania naprzód, przygotowania sobie rzeczy troszeczkę wcześniej, więc to nie jest tylko tak, że to ja daję coś Wam, ale Wy też dajecie bardzo wiele mnie, za co bardzo, ale to bardzo i z głębi serduszka dziękuję. Tymczasem dochodzimy do ostatniej pętelki. To będzie piąta pętelka i już naprawdę wracam do domu. No dobra, to w takim razie dziękuję za dobrnięcie do końca tego masakrycznie długiego filmu. Mam nadzieję, że udało mi się go wystarczająco ciekawie poskładać i tak totalnie bez sensu nie poplałam. A nawet jeśli to było to w miarę miłe dla ucha. Tymczasem ja jestem już prawie przy samochodzie, więc się pożegnam. Dzięki za oglądanie jeszcze raz i do następnego. Pa, pa. Taką mam. Jeśli będziecie mieć jakiś mindfakt, by sobie jak się nazywają te chałupy stare, skanseny, o.